Polska się liczy tylko ze względu na, w tej chwili, ze względu na Kościół. Przecież nie liczy się z uwagi na przemysł, bo już go nie ma, bo sprzedali wszystko. Nie liczy się z uwagi na wojsko, bo została tylko kompania honorowa, która zaśpiewa kilka piosenek. No i wszystko, koniec. Z jakiego powodu może się liczyć? No już nie ma żadnych powodów. No został Kościół żywy tylko. Nic więcej nie zostało. I dlatego tutaj jakby ta walka będzie się koncentrowała na tym, żeby zgnieść Kościół, ale niekoniecznie to musi być wprost fizycznie. Nie, to idzie właśnie w ten sposób. Moja córka była teraz na wycieczce w Krakowie ze szkołą. No i oczywiście do teatrów. Więc w teatrach jest nic innego, sztuki teatralne, to jest cały czas wyśmiewanie Kościoła. I co najgorsze, bo córka, że tak powiem, już jest odpowiednio wykształcona w tym kierunku, czyli ma rozeznanie, i mówiła: mama, bo dzwoniła do żony, moi koledzy i osoby starsze się śmieją. Im się to podoba. To nie jest tak, że ktoś zmusza, żeby się śmiać. Nie, ci ludzie naprawdę się śmieją. Czyli już jest urabiane w nich to nastawienie, żeby się śmiać z księdza, z siostry zakonnej i tak dalej. Już to się dzieje. Rodzicom jest wszystko jedno. A więc oni mają ten plan. Mają ten plan, który konsekwentnie realizują. Ale jest też walka od wewnątrz. Usypiają Kościół. Usypiają Kościół. Kierując uwagę na to, żeby konsumować to, co odzyskuje Kościół, a co było zabrane przez komunę. No to trzeba zaadministrować, zagospodarować, tu złożyć wniosek, tam dotację, tu dach naprawić, tam rynnę. I oni się tym zajmują, a w międzyczasie trwa potężna walka, która ma zniszczyć duszę Kościoła. I tu jest ten dramat niesamowity. Tu jest ten dramat. Usypianie przez pewien dobrobyt. Także oni mają, a innych usypiają, czy innych każą się milczeć, bo mają na nich jakieś materiały. W IPN-ie, czy gdzieś tam. No ale cicho, bo pokażemy. I tak przyjęli różne metody, żeby sparaliżować. Nawet popatrzcie Państwo, ale jak rzadko Episkopat Polski zabiera głos teraz. Jako episkopat, po prostu, tak jak był Wyszyński, co chwila było. To nie zgadza się, to uzasadnia, to tego. Nie ma, cisza. Jeżeli to takie ogólniki tamtego, ale żeby coś nazwać po imieniu, właśnie teraz, kiedy tak tracimy pole wpływu na życie publiczne, cisza jest. Nie, niesamowite dla mnie to jest. Niesamowite. No to kogo mają, kogo ludzie, od kogo mają się dowiedzieć, w jakim stopniu jest to zagrożeniem dla nich i dla dzieci? No kto ma mieć jako autorytet? No nikt się więcej nie wypowie, no bo nikt nie ma takiego przebicia nawet, no bo co? To, że się nawet jeden ksiądz wypowie, no to jest wspaniale, ale to nie ma przebicia, bo cała rzecz polega na tym, jakie to ma oddziaływanie potem. A jeszcze oni zrobią tak, że dadzą jednego biskupa, powiedział tak, a drugi inaczej. I zblokują. Pamiętam, kiedyś jechałem, to jeszcze było kilka lat temu, zadzwonili do mnie z tego dziennika telewizyjnego, czy ja nie znam, i tak jakoś tak rozpędził się ten dziennikarz i mówi: czy nie znam jakiegoś biskupa, który jest za Unią Europejską, bo przeciwko to już jednego mamy. A ja mówię: zastanowię się, no i tego. I nagle myślę: o skumańcy, to on się wygadał mi, co oni chcą zrobić. Bo oni tak, pójdą do jednego i ten jeden nie wie o drugim. I oni potem ich w telewizji zderzą. I ludzie odbierają to tak, jakby ci rozmawiali ze sobą i po prostu jeden jest za, drugi przeciwko. I taka prosta metoda manipulacji. I tak cały czas. A więc mamy taką sytuację. Czyli tak jak uwaga kierowana jest na osoby poszczególne, to się ma zupełnie jakby odwrotnie w stosunku do realnego układu sił. Czyli oni będą pokazywać w kółko premiera, tam ministra takiego czy innego. To naprawdę nie ma znaczenia. Dlatego, że ci ludzie są, bo wykonują pewne polecenia. Oni realizują pewną koncepcję. Jak oni tego nie będą robić, nie będą sprzedawać Polski, to ich wyrzucą, zrobią zaraz, już to robią. Bo jednak się boją tak iść na całość. No to zaraz będą im wyciągać, tam, a że szwagier handluje kurami, czy coś tam, nie? No co to za problem? Tak jak Polańskiego teraz naokoło świata. Sprawa, która była nieraz rzucana, ale nagle wpuścili to w obieg na cały świat. Czyli media mogą zrobić nagle, no co to w skali społecznej, jakie to ma znaczenie? To z Hollywood nie takie się rzeczy działy. A jednak potrafią
tak to nagłośnić, że nagle uwaga się skupia i mi ci Amerykanie pytają, a ja mówię, nie wiem o co chodzi, bo tam nie oglądałem ani nie słuchałem tego. To mi zaczęli tłumaczyć. Ja mówię, to jest proste przecież. A więc chodzi o to, że żeby widzieć, jaki układ sił i jaka siła wpływa na to, co dzieje się w Polsce. Jakie zderzenie jakich sił jest. I że tak naprawdę w sensie społecznym ta siła polska, narodowa jest bardzo słaba. Jest bardzo słaba. Ja bardzo słaba w sensie pewnej gotowości i przygotowania do tego, żeby zająć odpowiednią postawę. Jest bardzo słaba. I dlatego te partie, te prawicowe czy coś, to już jak się zna ich, jak się widzi, to tak, to tam kilku mają takich, mówią ostro, ale jak się włączy inną stację, to już mówią cienko. Czyli oni mają rozpisane też role, żeby tu mówić tak niby ostrzej, tam w obronie wartości chrześcijańskich, a gdzie indziej to już tak rozmiękczają i nie wiadomo, co to jest.